jakby tutaj rozszerzyć tę właśnie ideę repartiacji, czy zwracania pieniędzy za nieodpłatne użytkowanie tekstów na rzeczy publikowane online, bo jak najbardziej powinniśmy. Czy to powinna być publiczne pieniądze, czy może pomyśleć o jakimś nowym podatku, czy jakiejś nowej opłacie za podmioty korzystające, na przykład jakieś przemysły kreatywne, tak? Korzystające potencjalnie z tekstów publikowanych online. Tego w idei Kopii Farlew-Kleinera nie było, natomiast inspirowany troszeczkę jego haktywistycznym podejściem, zastanawiam się też, czy można by użyć w ogóle praw autorskich jako narzędzi organizacji i walki o prawa robotników słowa. Ta koncepcja Kopy Farlew, to ona po prostu nigdy nie zadziała i nie może zadziałać. No. Z bardzo prostego powodu. Ona została zbudowana jakby patrząc na to, co się stało w środowisku informatycznym, tak, po wejściu wolnego oprogramowania, to czego autor tej koncepcji nie wziął pod uwagę, to to, że o ile programy są zastępowalne, to kultura nie jest zastępowalna. To znaczy, że jeżeli mamy jeden program, który wykonuje różną funkcję, to możemy napisać program, który wykonuje tą samą funkcję, tylko na wolnej licencji, tak? I zastąpić jeden drugi. Dobra. I tak w ogóle powstało wolne oprogramowanie. Tak, tak jest, tak jest. Starman wymieniał po kolei tak różne elementy Unixa. Tak. W kulturze to nigdy nie zadziała, dlatego że jak masz kupusia puchatka, to nie możesz go zastąpić czymś innym. Tak? Dobra. Bo tak, w związku z czym musi to być rozwiązanie systemowe w oparciu o regulacje ustawowe. Natomiast nie zastąpisz tego żadną formą systemu dobrowolnego licencyjnego. Dobra. Ponieważ jego propozycja dotyczyła licencji, więc systemu dobrowolnego, no to siłą rzeczy nie mogła zadziałać. Jasne. Myśmy też taką właśnie intelektualną pracę prowadzili u nas w fundacji już takie 3 lata. Jakby wyszliśmy z koncepcją, skądinąd spójną z tą koncepcją, tylko systemową, przez legalizację niekomercyjnego wykorzystania na poziomie ustawy, tak, z jednoczesną gratyfikacją dla twórców. Tak? A jak ta gratyfikacja miała być właśnie... To jest... Nie wiem, rozumiem, że mamy tyle czasu, ja mam tylko rzutki, tak, na tą dyskusję. W formie opłaty powszechnej albo dołączanej do opłaty audiowizualnej, tego to też politycznie wydaje się w tym momencie możliwe do wdrożenia, tak? Ale jakby zaletą tego rozwiązania jest jakby wyciosanie w tym systemie prawa autorskiego, które oczywiście ma charakter monopolistyczny i ma charakter jakby wspierania tej przemocy ekonomicznej. Tak. Tak, od XIX wieku, tak wszyscy wiemy, autor jest wyłącznie po prostu listkiem figowym, za którym ukrywa się kapitał. Jakby wyciosania przestrzeni, która pozwoli na swobodne wykorzystywanie utworów. Jakby bardzo ważne, w tym naszym pomyśle, jest bardzo ważne zaznaczenie granic, to znaczy z jednej strony te granice nie mogą być zbyt wąskie, bo to nie zadziała, ale nie mogą być zbyt szerokie, bo jeżeli będą zbyt szerokie, to zostaną zawłaszczone przez kapitał. Tak. Więc bardzo istotny jest ten kwestia granic, ale rozumiem, że to jest już bardziej na kuluarze. Nie, bo czy ja się w ogóle z tobą zgadzam, ja też jakby chodziło mi o to, jak wyjść raczej od pewnej etyczno-ekonomicznego impulsu, który za ideą Kopii Farlew się kryje, a nie samą jego jakby koncepcją licencji na oprogramowanie. Czyli bo tam po prostu... Kleiner był chyba tak naprawdę jednym z pierwszych, który poruszył właśnie tę kwestię, że samo copyleft nie zagwarantuje przychodu twórcom. Jego krytyka, czemu poświęciłem ostatniego 10 lat życia, jest w ogóle bardzo słuszna. No tak? Właśnie, tak. Więc bolało w ogóle, tak, ale... Dobra. Dobra. Podstawowym problemem z tymi wyznaczeniami kategorii licencji jest kopiowanie postanowienia założenia prawa autorskiego, tego, że później te opłaty są zindywidualizowane. To mamy w przypadku tantiem różnego typu, jakie są w SPAP-ie. No. Nie w SPAP-ie, tylko w ZX-ie. Znaczy tego, że powiedzmy, są to tantiemy zindywidualizowane, to do tych autorów, których na przykład dzieła są najczęściej kopiowane, najczęściej ściągane, tak, najczęściej tak, powielane itd., itd., przysłuchane, kiedy po prostu
jest to zupełnie gdzieś mówię do tych przynajmniej założeń, tak jak pan Marek, ty mówił, od razu tego powszechnego intelektu, cokolwiek, bo o tym nie myślę, już nie pan historię tego, albo też jakby samej natury twórczości w kulturze na pewno, przynajmniej, która gdzie element indywidualny jest właściwie raczej kropką nad i, która jest, którą można stawiać dlatego, że jest po prostu cały jakby cały obiekt komunikacyjny łącznie z językiem, z innymi rozwiązaniami, które na przykład nie muszą być tak, nie muszą być tak, nie muszą być tak powszechnie rozpoznawalne, ale są niezbędne do tego, żeby jak już z autorstwa można było wykonać. To jest właśnie, to jest zawsze pytanie, czy później te opłaty mają być dla autorów, mają być rzeczywiście dla autorów, czy raczej mają być jakąś formą gratyfikacji dla wszystkich osób, które uczestniczą w danym obiegu, co zrobić z tą pracą zapylania, co zrobić w ogóle z pracą tworzenia języka, co zrobić z tymi ludźmi, którzy na przykład tizerują jakiś język, ale robią to w mniejszych rynkach, które z siłą rzeczy są dosyć niszowe, a następnie ich pomysły, czy ich jakieś formuły językowe są wykorzystywane do tego, żeby... Tak jest, tak. Co zrobić z całą sceną muzyczną, na zasadzie takiej, że bez sceny liverpoolskiej nie byłoby Beatlesów i to... No i jakby tego typu wszystkie... Co zrobić z całym środowiskiem kreatywnym i jego uczestnikami, którzy są społecznie niezbędni do wytworzenia pewnej wartości, do wytworzenia pewnego autorskiego dzieła, a jednocześnie nie są uznawani na zasadzie społecznej konwencji za ich autorów. Nie, znaczy dlatego na przykład... To jest jeden z takich problemów, który jest według mnie klasykiem tutaj. Nie, ale na przykład dlatego, jak wielokrotnie rozmawiałem z różnymi redaktorami, bo ograniczam się do ludzi pracujących na słowie w tym momencie, nie? W swoim, jak wielokrotnie spotykałem się z różnymi ludźmi, którzy pracują jako redaktorzy. No właśnie, i to była taka refleksja, która pojawia się w tym środowisku, czy nie pomyśleć o jakiejś formie objęcia pracy redaktorskiej, także jakąś formą prawa autorskiego, czy uznania autorstwa. Bo wtedy, w momencie, w którym jesteś, to traktowane jest tylko i wyłącznie jako dzieła, czy zlecenie, które wykonujesz, nie ma żadnej podstawy, żeby potem na przykład czerpać możliwość systemowego włączenia do jakiejś formy. Takie tłumacz, nie? Znaczy nie, no bo zobacz, to jest coś takiego, zobacz, to właśnie różnica jest taka, jak masz w środowisku akademickim, jest bardzo wyraźny system kwantyfikowania swojej cytowalności. Tak. To znaczy, tam twój sukces jako osoby polega na tym, im częściej zdecydowany tak, inną osobę. Masz bardzo silne prawa antyplagiatowe i tak dalej, tak? Cała konwencja jakby pisania akademickiego jest też taka, że ona sprzyja temu, czy że musisz budować swój argument na podstawie argumentów innych ludzi. Natomiast konwencja w świecie, powiedzmy, artystycznym, czy też w takim świecie twórczości już autorskiej, bardziej powiedzmy, czy literackiej, jest raczej taka, że tam cytować nie ma, znaczy po prostu masz szereg różnych inspiracji, masz też całą pracę jak różnych społeczności, czy to muzycznych, czy literackich, czy jakichkolwiek innych, które umożliwiają sformułowanie pojedynczego dzieła, czy jego wytworzenie. A jednocześnie, jeżeli chodzi o nasze konwencje autoryzowania jakiejś twórczości, czy to atrybuowania dzieła, czy reputacji do jakiejś osoby, one są kompletnie pomijane. To jest po prostu... Ale wtedy może powiedzieć o... Ale spójrzmy na to z ekonomicznego punktu widzenia. Tak. Znaczy, z ekonomicznego punktu widzenia jest trochę tak, jak różnica między pisarzem a redaktorem jest trochę taka, jak między architektem a robotnikiem budowlanym. Tak? To znaczy, pozycja tego pierwszego jest oczywiście dużo mocniejsza i ona wynika głównie z tego, że architekt jest, nie jest łatwo zastępowalny drugim architektem. Tak? Redaktora można zastępować stosunkowo łatwo, korektora można zastępować po prostu ten. Dodanie jakiegokolwiek prawa wyłącznego, nie wiem, takiego, jakim cieszą się na przykład, nie wiem, artyści wykonawcy, tak? No. Czyli tak, prawa pokrewne, nic nie zmieni. W takiej ekonomicznej rzeczywistości osób wykonujących tą pracę, z tego prostego powodu, że po prostu będą dostawali od wydawcy pismo o przeniesienie praw majątkowych na wydawcę i jeżeli nie będą go chcieli podpisać, no to po prostu nie dostaną tej roboty, dlatego że bardzo łatwo będzie można ich zmienić na inne. I z tego samego powodu, nie wiem, zdolność autora do negocjacji swojego kontraktu z wydawcą jest wprost proporcjonalna do tego, jaką on ma pozycję rynkową, innymi słowy, ile pieniędzy może przynieść. Więc jakby, dlatego, ale jest pewna różnica, bo na przykład... Uważam ten pomysł za skądinąd szlachetny, tylko że nie przyniesie absolutnie żadnych pragmatycznych, po prostu pozytywnych skutków. No dobra, a rozważ... Szczerze mówiąc, uważam, że raczej tylko wzmocni tą patologię, mm-hmm. patologię
patologię jakby wiecznego prekariatu w przemysłach kreatywnych, zamiast budować rozwiązanie systemowe w oparciu o uniwersalne zasady prawa pracy, tak? I innymi słowy, że a jakie były wyniki? To masz na myśli uniwersalne. No właśnie. No to znaczy, to znaczy, że raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby wzmacniać pozycję pracowników, niezależnie od tego, czy pracę wykonują pracę fizyczną, czy intelektualną, czy taką i taką. Bo no powiedzmy sobie szczerze, no, praca korektora i praca za barem to jest ta sama, to jest ta sama praca. Tak? No w ogóle cała gospodarka nam jakby odchodzi od wykonywania rzeczy rękoma i coraz bardziej w kierunku klepania w klawiaturę. Tak jakby z tym narzędziem, które zarabiali, są już nasze ręce, tylko nasze mózgi. Albo cały rynek pracy. Ale powiedz mi, czy też praca autorską też uznajesz za tą pracę, która powinna podlegać prawie pracy, czy nie? Bo to jest jakby tutaj tam różnica. Chodzi o to, o ludzi, którzy wykonują. Tylko taka, wiesz, jestem zainteresowany po prostu. Czy to jest kwestia tych ludzi, którzy wykonują pracę, takie usługi, ale stricte, czy te prace? Powiem pytanie na pytanie, co uważasz za pracę autorską, tak? To znaczy, jeżeli będziemy używać definicji takiej, jak w ustawie o prawach autorskich, prawach pokrewnych, gdzie utworem, a definicja utworu definiowana to jest twórcą. Tak? Jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze postaci ustalonej. Efekt tego jest taki, że jest definicją tak szeroką, tak? Że powiedziałbym, że tak. No. I oczywiście jest pewna specyfika rynków, takie jak, które operują w Niemczech, przestrzeniach kultury wysokiej, tak? Jakichś tam obiektów artystycznych i tak dalej, które mają swoją specyfikę. Natomiast tak znowu z innymi, które pewnie jakoś trzeba będzie uwzględniać. Natomiast one też w skali gospodarki kraju nie mają wielkiego znaczenia, jeżeli już było związane z tym. To nie, ale się zastanawiam, że jakbyś to widział, czy w sensie tak, a to tak w ogóle zupełnie naprawdę, wiesz, jestem szczerze tym zainteresowany, nie jakoś krytykam, tylko na zasadzie tak, żebyśmy myśleli tak jak na przykład, no nie wiem, masz te inicjatywy pracownicze i związane z artystycznej, jakieś tam gałęzi, artyści domagają się wynagrodzeń za udział w wystawach. No to jest jakby taka forma, powiedzmy, rozpoznania jakiejś relacji, która wcześniej była uznawana za taką, wiesz, na zasadzie autor tworzy dzieło, następnie ono jest pokazywane w salonie wystawienniczym, sprzedawane i z tego tytułu ma pieniądze na jakąś inną relację, która jest taką bardziej relacją pracy, na zasadzie bierze udział w projekcie, za ten udział ma wziąć pieniądze, tak? I to jest jakby zmiana dosyć zasadnicza, że chodzi. To wydaje się dosyć banalne, ale tak naprawdę jest to zasadnicza zmiana, jeżeli chodzi o taką percepcję tego, kim ten człowiek jest. Czy on wchodzi właśnie w relację pracy, czy raczej wystawia swoją pracę, która następnie jest sprzedawana. Tak samo z autorem, rozumiesz, czy po prostu, czy autor na przykład dostaje honorarium od wydawnictwa za, na przykład, nie wiem, myślisz, za mieć to 2 miesiące, czy 3 miesiące dostajesz 9 tysięcy. Czy to jest na zasadzie tak, jak jest obecnie, że dostajesz ewentualnie jakąś zaliczkę, plus tantiemy od sprzedanych kopii. Okej, okay, to nazwijmy sobie problem, tak? Znaczy, nazwijmy sobie problem. Znaczy, bo, problemem jest to, że pierwszy problem możemy nazwać to tak, że twórcy, o ile nie nazywają się, nie wiem, Łukasz Orbitowski, tak, tylko zarabiają bardzo mało. Tak? I jakby generalnie są spychani taką klasę infotariatu, taką dużo poniżej, to tam, nie wiem, szeregowych pracowników agencji reklamowych, tak, żyją z pół etatu w Domu Kultury po 1000 złotych i tak dalej, tak? I to jest jakby jedno zjawisko i tego się nie zmieni inaczej, czy po prostu łączą pieniądze w ten sektor. Drugi problem jest taki, że i to jest ten problem, który dotyczy wszystkich niezależnie od ich zarobków, to jest problem, dotyczy jakby Łukasza Orbitowskiego, dotyczy tak samo, że twórcy, którzy żyją z tych dochodów właśnie z praw autorskich i pokrewnych, efektywnie wylatują z jakiegokolwiek systemu zabezpieczeń społecznych. I te prawa, które posiadają od 89 roku de facto, są uważane, są jakby pełnią funkcję jednocześnie zabezpieczenia emerytalnego. Co oczywiście nie może działać efektywnie, dlatego że wszelkie zyski z praw majątkowych spadają z czasem. Tak? Znaczy im
wartość tego utworu, jego ekonomiczna, ona spada z czasem. Tak? Za piosenkę po prostu Biały Miś. Na początku lat 90. pewnie można było postawić sobie kilkanaście film i tak ona dzisiaj po prostu nie chodzi, te daty nie spływają. To oznacza, że ci ludzie, którzy całe życie przepracowali na tych umowach, ludzie zaczynają powoli dochodzić do wieku emerytalnego i właśnie odkrywają, że za ich sprawę płacić jakikolwiek tam pieniądze, dlatego że ich utwory jednocześnie wypadły z obiegu. Tak? I to jest drugi problem. Teraz, jeżeli chodzi o ten drugi problem... Mieć dobre błędy, skoro tak tutaj kaszcząc. Jeżeli chodzi o rozwiązanie tego drugiego problemu, to inaczej niż po prostu w ogóle rozwalając ten system i budując nowy system zabezpieczeń społecznych dla osób, które żyją z tych umów prawno-autorskich, tak? No to po prostu czeka nas za chwilę tragedia społeczna. Wiesz co, znaczy to jest bardziej po prostu analiza tego problemu, który wszyscy tutaj raczej znamy. Znaczy w sensie takim, że po prostu oczywiście tak jest tak jak, znaczy, że po prostu jakby analiza z jednej strony tej okrutnej ekonomii, powiedzmy tych przemysłów, czy jakiegoś pola kultury, znaczy na takiej zasadzie, że po prostu na szczycie jest bardzo niewielu, znaczy jakąś rozpoznawalnością, która pozwala, czy to autorską, która pozwala na sprzedaż dużej ilości kopii, czy to taką artystyczną, w sensie pola sztuki, która pozwala na sprzedaż dzieł za duże pieniądze, czy jakąś reżyserską, która pozwala na uzyskanie dobrego kontraktu. Cieszy się bardzo niewiele osób w porównaniu do całej, no bardzo niewiele, to jest tam 0,5%, no nieważne, ale są to bardzo... pewnie 100 osób, tak? No być może jest... Może 1000. No być może nawet... Tak. Ale jest o wiele więcej ludzi, którzy jakby... I teraz jest pytanie, jaka jest ich rola, powiedzmy, w całym tym obiegu ekonomicznym, czy oni są społecznie niezbędni, czy nie, i jaką pracę wykonują, czy też nie wykonują, i na jakiej zasadzie się odbywa, powiedzmy, przejście pomiędzy tymi, którzy pracują i zostają nic, i tymi, którzy wykonują pracę, które są bardzo wartościowe, bo mają wysoki status symboliczny. I to jest jakby jedno pytanie. Druga kwestia to jest kwestia tego ogólnego, jakby tego, co powiedziałeś, znaczy pewnych systemów zabezpieczeń, które tą prekarność w jakiś sposób niwelują, nie tylko i wyłącznie tych notora, ale wszystkich uczestników tego systemu. Bo z racji na to, że jest to system okrutny, on oczywiście też wypycha tych, którzy są u góry. Znaczy tam o to się ciągle toczy konkurencja. Znaczy, hit, który jest obecnie hitem, niekoniecznie musi być hitem za 5 lat. Jednocześnie też jest jeszcze jeden mechanizm, to jest taki, że te prawa do tantiem, czy prawa do dysponowania... To w danym momencie dysponuje kapitałem. Tak? No tak, są przejmowane przez ludzi, którzy po prostu są wydawcami, czy którzy później są, znaczy tak jak jest w przypadku prac na rynku artystycznym, takim kolekcjonerskim, no to już bardziej chodzi o to, że ze zwyżek jakby wartości danej pracy korzysta głównie ten, który tę pracę posiada. Znaczy ewentualnie artysta może korzysta z tego w takim sensie, że sprzedaje swoją pracę za większe pieniądze, o ile je wytworzy w przyszłości. No nic, ale to są dwa problemy, które oczywiście... A czy ja jeszcze mogę się wbić do tej dyskusji na chwilę, bo chciałem przedstawić argument, bo ja wszystko to, co mówicie, się z wami zgadzam, natomiast mam parę argumentów za tym, żeby jednak pomyśleć o pracy redakcyjnej jako objętej potencjalnie umową autorską, która może jednak tutaj coś wniesie. W sensie chodziłoby o to, że akurat w przypadku samego obszaru produkcji tekstów można by pomyśleć o dowartościowaniu pewnych form pracy, które obecnie z racji na swój status prawny i status umów mogą być zupełnie, można podpisywać umowę na zasadzie z nim podpiszę na redakcję, na korektę, nie ma żadnych jakby regulacji, jak to ma wyglądać. Objęcie na przykład pracy redakcyjnej umową autorską już dowartościowałoby pewien rodzaj pracy, wprowadziłby dystynkcję. Czy ja mogę od razu tak powiedzieć? No to jest akurat, to jest dokładnie, to jest pewien problem z tego typu myśleniem, słuchaj. No. I on polega na tym, że bardzo często w świecie sztuki, tak tam wychodziło z badań Wolnego Uniwersytetu Warszawy, kapitał, płacenie kapitałem symbolicznym czy reputacją zastępuje płacenie zwykłym. Na tym polega po prostu całe jakby zawikłanie pragnienia w tym... Ale to nie jest ten argument... No dobra. Chodzi o to, że autorzy nie dostają pieniędzy, dlatego że uczestniczą w jakimś bardzo konkurencyjnym rynku, gdzie ich potencjalna nagroda jest odroczona w czasie. Na tym polega kapitał symboliczny.
że ty robisz coś dla reputacji, ta reputacja może ci pozwolić wygenerować jakieś dochody w przyszłości. Dlatego tak dużo autorów czy artystów zgadza się na pracę za darmo, bo jeżeli tego nie zrobią, nikt ich nie zauważy, ergo nie będą w stanie wygenerować potencjalnie dużych zysków w przyszłości. A wszyscy myślą o tym, że mogą być Łukaszem Orbitowskim, Michałem Sastanem, you name it. Okay. To jest jedna rzecz. I to jest dokładnie to, co się wydarzyło, to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o ewolucję różnych zawodów, na przykład ewolucję zawodu kuratora w świecie sztuki wizualnej, gdzie pierwotnie była to funkcja zasadniczo pomocnicza, funkcja wsparcia. Znaczy to było coś takiego, że po prostu był to kustosz muzeum, który pracował na umowę, na etat i zajmował się organizowaniem wystaw. Ale ponieważ jest gejski, Nie. Ponieważ zaczął po prostu być autorem wystaw i zaczęły być nagle po prostu pojawiło się szereg kuratorów niezależnych, którzy już nie są nawet, nie mówiąc o tym, że są zatrudniani na umowę o pracę, oni nawet bardzo często już nie są opłacani w ogóle, ponieważ robią wystawy za darmo w takim Londynie, dla tej chociażby, o to, żeby wygenerować swój profil kuratorski, czy profil symboliczny, pracują na reputacji, a nie na pieniędzy. I to jest jakby... Okej, okay, nie, to rozumiem. Natomiast wiesz, no, na przykład w obecnej sytuacji Ludzie z asystentami, z różnymi ludźmi, po prostu, którzy nawet wolontariusze w tym momencie pracują za darmo, ponieważ jest to, wiesz, dla prestiżowych instytucji pracują za darmo, ponieważ to im pozwala na wygenerowanie swojej jakiejś reputacji. Ale... Okej. Okay. Wykraczamy w stronę wartości symbolicznej, a jeśli będziemy się poruszać tylko w obszarze wartości ekonomicznej, no to wtedy, bo widać, że wszystkie te rozwiązania są wadliwe, tak? Zarówno za X, jak i CopyPod niestety też jest wadliwy, bo to, co zostało odpowiedziane, bo właśnie utrwala ten sam niesprawiedliwy od szczytu do dołu podział. CopyPod zresztą zaraz utraci licencję. I poza tym utraci licencję, mała dygresja. Dostałem za jedną książkę, rzeczywiście też taką mniej więcej stawkę, a za drugą już nie, bo zaczęło nam po prostu się to wszystko rozsypywać. A poza tym jeszcze poprzednia władza zaczęła już się rozmyślać co do tej licencji. Jeszcze zarządów platformy. Znaczy nie do licencji, tylko do transparentności dzielenia funduszy przez CopyPod. No, no i to jest pierwsza sprawa. Ta funkcja jest dokładnie nie rozdaje pouważany temu, kogo uważa za swojego kolegę. Więc no, to jest jako podstawa sprawa, że powinien być transparentny. Tak. To jest. A dwa, dlaczego jest zmonopolizowany? O tym algorytmie podziału zresztą to jest zajebista książka Filipa Egreu, która nazywa się Dzielemy się. Która cała jest poświęcona takim teoretycznym rozważaniom, w jaki sposób do takiego podziału można by dokonać, żeby on był sprawiedliwy. Nie mogę powiedzieć, że jest... Jaką ma propozycję? Bardzo skomplikowany system monitoringu, ale... Ale powiedzcie mi jedną rzecz. Jest odmocone na polskie wisi w sieci. Ale jakbyście chcieli na przykład dzielić te środki potem, jeśli na przykład nie zmieniano by nic w obecnej sytuacji umów, to redaktorzy są wyłączeni z tych środków. Ale widzisz, słuchaj, chodzi o to, że masz dwie jakby tutaj są dwie różne jakby logiki działania. Jedna tak. To jest tak, którą ty proponujesz, dowartościowanie redaktorów przez uznanie ich za jakiś autor, tak? Tak. Druga jest taka, którą proponuje chociażby Hans Abing, jeżeli chodzi o świat sztuki, to jest taka demitologizacja autorstwa. Znaczy tego po prostu, której zaczęli, chyba to też ty jakby proponujesz, tego jak doktora, tak, absolutnie. Że po prostu i też to jest to, co trochę działa ze związkami zawodowymi, że już po prostu nie działa ta podstawowa zasada kapitału symbolicznego, czyli powiedzmy odroczenie nagrody. Znaczy musisz sobie powiedzieć, że ta nagroda nigdy nie nadejdzie. Znaczy w sensie, jeżeli budujesz swój profil autorski, jeżeli zaczynasz, wiesz, niekoniecznie po prostu, może trochę inaczej prosić, że po prostu chodzi o to, żeby nie pracować za reputację. Znaczy, żeby pracować za pieniądze. Znaczy w tym sensie, że ta nagroda musi być teraz, bo to, co nastąpi w przyszłości, kto to wie. I teraz, znaczy, i okej. Okay. Jeszcze bardziej, znaczy ja uważam, że to nie da się tego zrobić metodą dobrowolną, bo no tak. A to bo jeżeli odmówisz po prostu na tylko, że po prostu to musi być, tylko że po prostu to musi być tutaj przymusem, tak jak pensja minimalna. Tak, tak, tak. Musi być pensja, musi być stawka minimalna za wykonywanie określonych prac i tak dalej. To się zastanów, że się zrobimy z wolontariatem, przecież nie chcemy wykosić inicjatyw oddolnych czy o charakterze
niedochodowym, tak i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jeszcze jedną rzecz, to też krytyki tego pomysłu, oprócz tego, że oczywiście wierzę w to, że wszyscy jesteśmy twórcami. Więc jakiekolwiek takie działania statusowe, że one są oparte o taką. Te tandetne oświeceniowe, takie potem romantyczne pomysły, tak, wizji twórcy tkniętego boskim palcem, który jest unikalny i tak dalej, tak? Widzę to, że jakby w ogóle ten prawa autorskiego jest bardzo silnie zakorzeniony w tej super fałszywej wizji. Zgadzam się. A druga rzecz jest taka, że system, który działa, musi być szczelny. I teraz jeżeli wprowadzamy kolejnych kategorii, jak my widzieliśmy to na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, wprowadzenie kolejnych kategorii jakoś tam uprzywilejowanych prowadzi tylko do tego, że sprzedaży pracują na umowę autorskie. Tak jakby to jest ten skutek społeczny jest większa prekaryzacja wszystkich, a nie mniejsza prekaryzacja tych wybrańców, które chciałbyś tam dowartościować. Nie zadziała. Więc jak mówiłem, to jest pomysł zupełnie jeszcze nieprzemyślany. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, i to ewentualnie mogłoby być rzecz, którą warto by było jak zupełnie inaczej ktoś zorganizować, to po pierwsze kwestia możliwości przyjmowania cudzej pracy bez jakiegokolwiek uznania jej, co się dzieje niestety coraz częściej, jeśli chodzi o pracę z tekstem. Możecie cokolwiek, jakąkolwiek pracę redakcyjną wykonać, wydawca jest w stanie powiedzieć, że nie przyjmuje, a potem i tak z tego skorzystać i nic nie chroni takiej osoby. A druga rzecz, jak objąć, jak pomyśleć relację formalno-prawną, która by umożliwiła też objęcie innych osób pracujących nad tekstem ewentualnymi środkami wypłacanymi na zasadzie, które teraz są płacane tylko i wyłącznie autorom i tłumaczom. Nie mówię objęcie prawem autorskim jedynym wyjście, tak? To jakby to był tylko rzucony pomysł, fajnie, że ją wywołał dyskusję. Ja akurat miałem takie doświadczenie z też nawet tej pracy w muzeum, że to akurat jedyne osoby, które dostawały tekst, znaczy osoby akurat, które wykonywały taką pracę charakterowsko-redakcyjną, dostawały całkiem porządne stawki i to dosyć konkretne. Dlatego właśnie, że one po prostu się nie podpisywały pod to, jako jacyś autorzy czy coś takiego, to po prostu była to rzecz, którą... Ale to masz tylko w instytucjach publicznych. To masz tylko w instytucjach publicznych. Nie. Znowu, to jest sytuacja, bo ja też dyskusję, bo jest bardziej, wiesz, że jak jest książka i w tę książkę zaangażowane mogą być nawet trzy osoby. Może być autor, może być tłumacz, może być redaktor, a nawet cztery, bo może być jeszcze korektor. Nie mówiąc też o grafice, ktoś odpowiada pierwszy za... A to są zakład prawa. Rozumiem, że wiesz, że na przykład sukces książka odnosi i ten sukces komercyjnie i wtedy na przykład... Nie, nawet nie to, wiesz co, ale chodziłoby o... No dobrze, powiedzmy, że jakby wszyscy są uczestnikami i każdy pracował na rzecz tego dzieła, no, że ono wygląda tak, a nie inaczej. I nie powinno być tak, że właśnie jakby w taką jakąś szarą, nie wiem, strefę, ale że nie zauważa nikt właśnie redaktora i korektora. No, bo z niego by to się tak, wiesz, nie odbyło. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że sobie powiedzieliśmy w pewnym momencie, że ta nagroda powinna być teraz, a nie że otoczona w czasie. Tylko że to też chyba nie o to chodzi. To chyba chodzi o to, żeby po prostu wrócić do tego, że jest praca wykonana i ta praca jest opłacona, a kwestia nagrody i tego kapitału symbolicznego to jest druga rzecz i one... Chodziło dokładnie o opłacenie pracy. Znaczy, bo ja mówię, jakby tak użyłem tego słowa, otoczona nagroda jakiego dokładnego skrótu liczbowego. No bo nie należy myśleć, że wiesz o pracy, jak ona, wynagrodzenie za pracę, za pracę chodzi o wynagrodzenie, a nagroda to ona idzie sobie swoją ścieżką. Chodzi o to, żeby oduczyć ludzi. Nie, ale wiesz, ludzie chyba też nie zrezygnują, nie wiem, z pragnienia bycia, wiesz, nagrodzonym właśnie w taki sposób. Słuchajcie, no bo problem oczywiście polega na tym, że z punktu widzenia znowu takiego rynkowego jest gigantyczna różnica między autorem a korektorem. Te skrajne figury. Tak. Tłumacz i redaktor są gdzieś po środku. Nie. Poczekaj, ale ja użyję tych figur. Znaczy, niesłychanie łatwo jest namówić autora do podpisania umowy, w wyniku której on dostanie procent od
sprzedaży. Krótko mówiąc, od przyszłych zysków. Innymi słowy, autor staje się w pewnym sensie inwestorem, tak, który stawia swój kapitał, w tym przypadku tak, czas poświęcony i tak dalej, na wysoce ryzykowne papiery wartościowe, może na tym stracić, może na tym bardzo dużo zyskać. Mm-hmm. Teraz, ponieważ można bardzo dużo zyskać, tak, i nie wiem, i te historie o tym, ile to właśnie tam, ile metrów ma willa, lounge i tak dalej, jest bardzo dużo twórców, którzy bardzo chętnie biorą udział w tej loterii prawnoautorskiej. Tak, dlatego że oczywiście z punktu widzenia wydawcy jest wszystko jedno, po prostu czy sukces osiągnie ten autor, czy ten. Tak? Jeżeli ma odpowiednio dużą stajnię, swoje zarobi. Tak jak wiadomo, jak to zawsze w loteriach zwycięża, zarabia i tak tylko właściciel kasy. I to jest pierwsza patologia jakby związana z funkcjonowaniem, tak, z funkcjonowaniem tego rynku. To jest patologia, która się powoduje, dlaczego ogromna, tak ogromna ilość autorów, tak, godzi się z życiem poniżej wszelkich standardów. Mm-hmm. Dlatego, że tak jak miliony, nie wiem, Polaków płacą podatek od kłopoty i kupują bilety lotto, tak, no tak samo oni biorą udział w tej loterii. Z drugiej strony mamy tą figurę korektora, gdzie zrobili korektę książki za darmo, mając kogoś prawdopodobnymi zyskami, i to po prostu niemożliwe. Tak. Natomiast wynegocjowanie kwoty 50 zł za arkusz wydawniczy, tak, z czegoś równie absurdalnego, tak, na poziomie takiego, tak, znaczy, biorąc pod uwagę czas pracy, to naprawdę, znaczy, to jest płaca. Czy obecnie armii rezerwowej korektorów już jest coraz trudniejsze? Tak. Jeszcze raz. Przy obecnej armii rezerwowej korektorów wynegocjowanie 50 zł brutto za artość jest coraz trudniejsze, praktycznie niemożliwe. To dużo pieniędzy. Tak? Znaczy jest z kolei... W sektorze prywatnym, tak. Jest z kolei bardzo łatwe. Nie, na razie nie jest łatwe. Jest bardzo trudno negocjować tak wysoką stawkę. Czekaj, mówię jako wydawca teraz. Ponieważ mam nadmiar siły roboczej, to mogę jechać z tą stawką w dół. A mówisz jako wydawca, dobra, okej. Okay. Tak. No, ja mówię jako siła robocza. Tak, słuchajcie, musimy się przejść na prezentę spotkania o 18, czyli za kilka minut. Za 7. Zmienimy przestrzeń. Drugi problem, da się łatwo rozwiązać płacą minimalną. Pierwszy problem, ale to muszę... jest dużo trudniejszy. Nie chcesz, naprawdę nie chcesz przerzucić tych korektorów na umowy do tej samej grupy co autorzy, czyli tego, że widać, że oni będą zarabiali źle, też na tego będą musieli kupić w loterii. Rozumiesz? No, rozumiem. Nie chcesz tego. Ja to wszystko rozumiem, ale jak chcę wprowadzić płacę minimalną na wszystkie umowy ze ceny i dzieło? To jest bardzo... Słuchaj, ja widzę te wszystkie zagrożenia, o których mówisz. Natomiast chodzi o to, że w obecnej sytuacji na rynku książek, a nie tylko książek, bo też różnych czasopism, nie jesteś w stanie żadnych sensownych systemowych rozwiązać, które mogą być bardzo skuteczne i polepszą pracę na tym korektorze. Co więcej, jeszcze nie ma. Póki będziesz myślał sektorowo, to nie ma. Ja uważam, że rozwiązania muszą być po prostu na jakąś skali rynku pracy. Bo ty cały czas myślisz po prostu sektorowo. Mi się bardzo nie podoba myślenie sektorowe, dlatego że... Ale w myśleniu sektorowym masz ludzi, którzy są w stanie się zorganizować i wymusić rozwiązanie w sektorze. Kiedy była dyskusja na temat zabezpieczeń emerytalnych twórców, rozumiesz, dla Radzie Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury, ja zostałem omalże zajebany przez ZAIKS, ZASP i tak dalej, tak, za powiedzenie na głos, że takie rozwiązanie powinno dotyczyć wszystkich
zarabiających z tytułu określonych umów, a nie tylko członków tych stowarzyszeń. Rozumiesz? Ale to jest akurat bardzo dobre rozwiązanie, ale sektor, a bycie członkiem stowarzyszenia, to jednak troszeczkę co innego. Mam absolutną alergię na rozwiązania sektorowe. Nie, czyli nie, słuchaj, jeśli w ogóle byśmy byli na tym poziomie, że od razu byśmy myśleli, że jest możliwe wprowadzenie rozwiązania systemowego, to się z tobą absolutnie zgadzam. Ja rozważam ten pomysł jakiegoś zmienienia statusu, czy wymyślenie jakiejś formy statusu, zmianę umów na redakcję korekty, też z tego powodu, że na razie nie ma żadnej możliwej mechanizmu. Czy możemy gadać dalej bez już filmowania? Bo będzie nam łatwiej.